Witam wszystkich. Z tej strony Bossman i w tym odcinku zdobędziemy Excaliburę, legendarny miecz króla Artura. Umówimy się na pierwszą randkę i to nie byle z kim, bo z samą królewną. Po drodze pokonamy smoka i wykonamy jeszcze kilka innych mniej lub bardziej ciekawych questów. Tak więc zaczynamy przygodę. Jak tutaj widać na samym początku, naszym rycerzem tutaj obniżyliśmy taką platformę. Po drodze oczywiście zdobędziemy sobie jeszcze kolejny obrazek. Ta platforma, o, tutaj spowodowała to, że tym naszym Billim mogliśmy sobie przejść pod takim właśnie tutaj przejściem. Teraz tą platformę sobie opuścimy. Billy za to przerzuci kawałek takiej skrzyni, dzięki której teraz upadek nie zakończy się dla nas śmiercią. Tak, teraz sobie weźmiemy naszą panią archeolog i wykonamy ten sam manewr. Skoczymy sobie na skrzynię i spokojnym krokiem teraz udamy się w prawo. Tak, na tą platformę muszą wskoczyć wszystkie trzy postacie z naszej drużyny, żeby była możliwość udania się. O, coś mi nie wychodzi. Co jest grane? No, wskakuj. Dobra. Tego nie przewidziałem, tak więc cofnę się po tą skrzynię. Nie wiem zupełnie dlaczego, ale muszę użyć skrzyni, żeby wskoczyć do góry. Całe szczęście, wszystko zakończyło się oczywiście sukcesem. Tak więc teraz w dalszym ciągu kierujemy się w prawo. Some say chivalry is a trait that cannot be learned. It is a quality you are born with. That may or may not be true, but what is true is you can't steal it. It's a lesson our brave knight friend is about to learn. Tak, i w tym miejscu musimy kierować się w dół, jednak droga jest dosyć niebezpieczna, ponieważ jak widzimy, ze ścian wydobywa się ogień i dlatego w to miejsce może udać się tylko rycerz, ponieważ posiada on specjalną umiejętność osłony. I dzięki temu przedostaniemy się do króla. Only the worthy may attempt such a feat. Prove thy worth by first winning the love of my daughter. She is quite prickly, and I fear she will never wed. Returneth with her amulet as proof of her love, and thou will be granted a chance to pulleth the swordeth from the stoneth. Tak więc, jak już wiemy, król widzi w nas potężnego rycerza, gotowego poświęcić się dla jego córki, pokonać smoka, posiąść jej serce i wyciągnąć ze skały Excalibura. Jak się za chwilę okaże, córka króla to niezłe ziółko, ponieważ ma już dosyć tych wszystkich rycerzy, którzy starają się na siłę coś udowodnić. Tak więc powtarza słowa ojca, że jak zdobędziemy dla niej złoto, które pilnuje straszny smok, to ona odda nam swój amulet, który jest oznaką jej wielkiej miłości, ukierunkowanej w naszą stronę. Oh, please, not another chivalrous knight trying to win my love through misguided feats of bravery or bribery. I really need to talk to my father about this. Okay, let's get it over with. Go prove your bravery by returning with the gold the dragon is guarding. Do that and I'll give you my amulet as a token of my love. Blah, blah, blah. That is what you want to hear, right? Dragon, gold, amulet. In that order. Men. I just want to be an electrical engineer. A poza tym to królewna ma nieco dziwne marzenia, ponieważ chce zostać inżynierem elektrykiem. No tak więc musimy zdobyć amulet. No na początku oczywiście musimy tutaj przechytrzyć smoka. Tak więc zaraz to uczynimy. Tak, tam mamy drogowskazy, jak widać. Jeden prowadzi do królewny, drugi prowadzi do smoka. My oczywiście na razie udamy się tutaj w kierunku smoka. Oczywiście walczyć z nim nie będziemy. Przesuniemy, o, taką właśnie, nie wiem, to jest miska chyba z jedzeniem dla smoka. W tej miejsce znajdują się chyba, nie wiem, rycerze, którzy wcześniej polegli w walce z nim. Ups, troszeczkę
źle upadłem. Tak, no to są chyba po prostu zbroje. Pozostałości po pozostałych śmiałkach. Tak, zbierzemy sobie tutaj oczywiście kolejny obrazek. No i teraz, ups! Sorry, nie wyszło mi. Nie wiem dlaczego w tym momencie skacze mi delikatnie gra, chociaż framerate na frapsie pokazuje mi pełne 30 klatek, tak więc nie wiem o co chodzi. Mam nadzieję, że to za chwilę wszystko wróci do normy. Tak, tu mamy właśnie, widzimy bramę, która jest w tej chwili jeszcze zamknięta, ponieważ żeby ją otworzyć, musimy zdobyć klucz. Żeby zdobyć klucz, musimy użyć małego podstępu. I tutaj znowu nam przyjdzie z pomocą specjalna umiejętność naszego rycerza. Jest to właśnie ta taka jakby otoczka, pole siłowe. I teraz właśnie to wykorzystamy. Tak, tutaj sobie jeszcze sobie tylko coś tu sprawdzę. Aha, dobra. Tu jest oczywiście królewna. Musimy właśnie zdobyć tą złotą monetę, która uruchomi tą maszynę, która otworzy drzwi, no i dostaniemy się do księżniczki. Tak, my już stoimy na tej platformie, to znaczy na windzie. No i teraz tą windę musimy uruchomić. Skorzystamy oczywiście sobie z pomocy drugiego naszego bohatera. Weźmiemy sobie naszą panią archeolog. Pniemy się do góry. O, jak widać po prawej stronie jest klucz do groty smoka. I tutaj mamy teraz taki zegar. O, dobra, udało się. Ten zegar po prostu nam pokazuje, na którym piętrze znajduje się nasz rycerz. Tak więc ja na chwilę się przyłączę na rycerza. Użyję teraz... Aj, momencik. Jeszcze zapomniałem o naszym wieśniaku, z którego pomoc również musimy skorzystać. Bo przecież bez niego również sobie nie poradzimy. Teraz dopiero sobie skojarzyłem. Tak więc jeszcze wieśniaka również tutaj, naszego Billiego musimy... O, to go zostawimy w tym miejscu. Teraz się przełączymy na rycerza. O, uruchomimy jego pole siłowe. I w tym momencie naszemu rycerzowi nic nie grozi. I panią archeolog teraz przekierujemy dźwignię na numer 3. O, i to jest miejsce. O, chyba jeszcze troszeczkę w drugą stronę. O, idealnie. I teraz przełączamy się naszego Billiego. Jak widać, strażnik jest zajęty naszym tutaj akurat rycerzem. Nas nie widzi. Nie jest w stanie nas zabić, tak więc to wykorzystamy. Bierzemy klucz. O, i w tym całym możemy sobie już spokojnie iść do groty smoka. I zdobyć złotą monetę. Tak, oczywiście kierunkowskaz dokładnie nam pokazuje, gdzie iść. Tam rycerzem się nie musimy przejmować w tej chwili. On to czy jest bezpieczny. Tak, pójdziemy sobie oczywiście od tyłu. Tak, pochopsamy sobie trochę. No i jesteśmy już przy bramie. Oczywiście tak bezpośrednio teraz do smoka podejść nie potrafi, nie możemy, ponieważ jeżeli do niego podejdziemy, to nas spali. Tak więc teraz oczywiście znowu przyłączymy się na panią archeolog. I naszego rycerza teraz akurat podciągniemy na samą górę. O, przełączymy się teraz na rycerza. I teraz pójdziemy w kierunku smoka. A, ja tam jeszcze widzę, że jest jeden obrazek do zdobycia. Nie wiem, czy go wziąć, czy zostawić. A, wezmę go, dobra. Co mi tam? W sumie tych obrazków nie kolekcjonuję, aczkolwiek weźmiemy to. Żeby go wziąć, trzeba przełączyć dźwignię na cyferkę 2, na drugie piętro. O, dokładnie. Przełączamy się na rycerza. O, i teraz sobie możemy zabrać do kolekcji kolejny rysunek. Dobra, i teraz sobie
Przetransportujemy się do góry, na pierwsze piętro. No już teraz kierujemy swoje kroki do smoka. Tam jeszcze mamy po drodze jednego strażnika, który pilnuje dynamit. Natomiast w tej chwili tam się do tego miejsca nie możemy jeszcze dostać w żaden sposób. Po prostu zbliżenie się do tego strażnika spowoduje, że zginiemy. Ale oczywiście ten dynamit w końcu sobie weźmiemy. Będzie on nam potrzebny, bo przechytrzymy króla podczas zabierania Excalibura. Delikatnie po prostu poluzujemy tą skałę. Tak, i teraz tutaj wykorzystamy znowu oczywiście sekretny moc naszego rycerza. Ups! Spóźniłem się troszeczkę. Trochę podejdę bliżej, dobra. Jeszcze raz podejdę naszym rycerzem. Aj, kurczę, nie włączyłem jego specjalnej umiejętności. Okej, okay, nie cofnęło mnie za daleko. No. Dobra, do 3 razy sztuka. Już teraz powinno być wszystko w porządku. Okej, okay. No i oczywiście rycerz jest bezpieczny, a my w tym czasie sobie zabieramy złotą monetę. No i teraz pędzimy w kierunku księżniczki. Jak się okazało, otwarcie bramy spowodowało, że smok został uwolniony i urządził niezłe spustoszenie w zamku i w jego okolicach. Wymordował okoliczną ludność i spalił ich domy. No ale tak to bywa, kiedy jest się rycerzem wypełniającym bardzo ważne misje zlecone przez samego króla i jego córkę. Oczywiście najważniejsze, żeby księżniczce nic się nie stało, ponieważ zdobycie jej amuletu to sprawa priorytetowa. The suspense was killing someone. It just wasn't me. Worst first day. No niestety. Kto powiedział, że pierwsze randki muszą być udane? Czasami, tak jak w tym przypadku, mogą zdarzyć się małe potknięcia. No ale wygrywamy, ponieważ i tak zdobywamy amulet. Tak więc misję można uznać za wykonaną. Co prawda, no księżniczki samej już posiąść nie posiądziemy, natomiast ważne, że mamy dowód jej miłości. Tak, ja teraz chyba... nie, tutaj chyba nie mam po co iść, tu nic nie ma. Nie, na dół muszę zejść. Teraz coś mi się troszeczkę kierunki pomyliły. Nie, tu już nie muszę schodzić. A, dobra, to już wiem, okej. Na razie się przełączę naszego rycerza. Ponieważ to on musi dostarczyć serce królowi. Tak, na chwilę się przełączymy na Billiego. Położymy amulet na ziemi. Tak, rycerz go podniesie. I teraz tutaj nie, to była ta pierwsza lina. Chyba. Tak jest. Dobra, bez sensu trochę. Niepotrzebnie przedłużam grę, ale takie wpadki nawet czasami mi się zdarzają. O właśnie, to jest właściwe. To jest właściwa droga. Tak jest, dokładnie tak. O, proszę bardzo, nasza koleżanka tu nawet na nas czeka. Tak, i teraz jeszcze oczywiście oszukamy króla, ponieważ jeszcze musimy tutaj wykonać jedno zadanie. Musimy zdobyć no ten miecz Excalibur. No i tutaj akurat w tej chwili pójdziemy po dynamit, bo tak jak powiedziałem wcześniej, musimy osłabić skałę, żeby wyciągnięcie tego miecza było bardzo proste. Tak więc w tym celu musimy się udać w to miejsce. Zabieramy sobie dynamit.
Po drodze jeszcze oczywiście odkryjemy jeden rysunek dla kolekcjonerów. O, i teraz spokojnie się kierujemy na dół. Tak, i pójdziemy teraz w tym kierunku, w którym jeszcze nie byliśmy. O, właśnie tutaj, w kierunku tych drogowskazów z czaszkami. Tak, tutaj najpierw sobie jeszcze, tak jak powiedziałem, zdobędziemy ten jeden rysunek. Kolejna jakaś wzruszająca historia. No i teraz, jak widzicie, tutaj Excalibur no, jest faktycznie trzymany przez potężną skałę, którą teraz sobie osłabimy. Podpalimy ląd. Zostawimy dynamit pod tą skałą. Oczywiście zmykamy szybko. O, no akurat to moje zniknięcie się nie udało. Jak widzicie, teraz Excalibur jest delikatnie trzymany przez kawałek skały. Tak więc wyciągnięcie go nie będzie już żadnym problemem. Tak, i teraz... O, właśnie tutaj kierujemy się już w stronę wyjścia. Idziemy do króla z dowodem miłości jego córki. The brave knight returns with my daughter's amulet. And the first ever to do so, I might add. My daughter can be hard to swallow sometimes, as promised. Ye has won the right to attempt to pull the sword from the stone. You must have really proved your undying love for her. Ooh, why did he have to say undying? I knew you could do it! You have proven your honor and won the right to marry my daughter. I'm going to run to her with the good news. Wait for us in the garden. As soon as we return, the wedding can begin. Tak więc, kto powiedział, że oszuści nigdy nie wygrywają? W tym epizodzie udało nam się wykonać wszystkie zadania. Pokonaliśmy smoka, zdobyliśmy serce córki, pokazaliśmy, że jesteśmy godni nosić legendarny miecz króla Artura. Tak więc na dzisiaj już wystarczy tych emocji i do usłyszenia w następnym epizodzie. Trzymajcie się.